Dzień dobry, cześć i czołem, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl i zapraszam Was dzisiaj na kolejny poradnik. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o tym, co na pewno Was prędzej czy później spotka w przypadku nowego roweru, a dzisiaj opowiem Wam o trzech czynnościach, które moim zdaniem każda osoba kupująca swój pierwszy albo któryś rower powinna prędzej czy później opanować, bo są to czynności, które gwarantują nam święty spokój, trzymają nas z daleka od serwisów, trzymają nas z daleka od wydawania pieniędzy i przy tym wszystkim gwarantują, że praktycznie z każdej trasy wrócimy na własnych kołach, zadowoleni i bez różnych denerwujących dźwięków, tudzież frustrujących małych usterek. Kiedy ostatnio zajęliśmy się takim poradnikiem, jak rzeczy, które powinieneś zrobić z nowym rowerem, to pojawiła się pewna, w sumie słuszna krytyka, że jako modela do tego materiału użyłem gravela, który mimo wszystko przecież nie jest tak bardzo typowym i dominującym rowerem na rynku. Więc dzisiaj trochę zmieniamy temat, zmieniamy klimaty. Opowiem Wam, tak jak mówiłem we wprowadzeniu, opowiem Wam o rzeczach, które każdy powinien się nauczyć robić przy swoim rowerze. I jako model, jako przykład posłuży nam rower, który moim zdaniem ma wszystkie cechy, jakie znajdziemy w najbardziej popularnych na rynku rowerach. Czyli mamy tutaj Górala Gianta Terrago, rower, który jest rowerem z pogranicza takiego bardziej sportowego MTB i troszeczkę bardziej rekreacyjnego podejścia do kolarstwa górskiego, ale ten rower też siłą rzeczy ma w sobie mnóstwo elementów, które znajdziecie też w rowerach szosowych, rowerach trekkingowych, rowerach crossowych i wszystkich tych najpopularniejszych rowerach na rynku. Klasyka gatunku i absolutna podstawa, czyli umiejętność, której powinniście się zdecydowanie nauczyć kupując nowy rower, to wymiana dętek w rowerze. Naprawdę jest to coś, co prędzej czy później przydarzy się każdemu. Warto ze sobą zawsze na rower zabierać zapasową dętkę. Zawsze warto mieć przy sobie przynajmniej pompkę lub nabój z CO2 do pompowania opon. Zawsze warto mieć przynajmniej jedną łyżkę i po prostu być zabezpieczonym na taką przykrą przypadłość, która sprawia, że nie możemy dalej jechać, czyli po prostu na przebicie dętki. Naprawdę każdy powinien się tego nauczyć. Poradników jest w internecie mnóstwo. Warto sobie na spokojnie w domu, zanim zaczniemy jeździć na rowerze, wziąć koło, odpalić dobre piwko, odpalić dobry poradnik gdzieś na YouTubie i zacząć po prostu naukę wymiany dętki. To jest naprawdę proste. Nie będę Wam teraz tego mówił, jak to zrobić. Poradników jest mnóstwo, ale pamiętajcie, uważam, że jeżdżenie na rowerze bez umiejętności zmiany dętki to naprawdę jest proszenie się prędzej czy później o kłopoty. Oczywiście, jeżeli jesteście piękną, atrakcyjną rowerzystką, to jest duża szansa, że ktoś Wam gdzieś pomoże z wymianą tej dętki, natomiast w praktyce ja bym jednak nie zdawał się na innych, tylko po prostu nauczył się tak prostej rzeczy, właśnie jak wymiana dętki w rowerze. Kolejny element to najprostsza regulacja napędu, bo też jest to coś, co Wam się prędzej czy później wydarzy, zwłaszcza jak kupujecie nowy rower, to takie elementy jak łańcuch, jak linki, jak pancerze z czasem się lekko wyciągają, z czasem się układają i będą wymagały po prostu minimalnej korekty. I nie jest to czynność, którą warto po prostu biegać za każdym razem do serwisu i się z tym męczyć. Warto się tego po prostu samemu nauczyć, no bo oszczędzacie tym samym czas i jest to też czynność, która sprawia, że macie zawsze idealnie działający napęd. Przerzutki w rowerze to nie jest komputer, to nie jest urządzenie, które działa albo idealnie, albo wcale. To jest element, który podlega naturalnym rozregulowywaniu się po prostu. Czasami działa lepiej, czasami działa gorzej. Zależy to od mnóstwa czynników i warto po prostu nauczyć się takiej podstawowej regulacji. I ja Was zachęcam do nauczenia się przynajmniej regulacji naprężenia, naciągnięcia linki w przerzutce, bo to jest coś, co spotka Was jako pierwsze. W nowym rowerze po krótkim czasie przerzutka zacznie działać troszeczkę gorzej i będzie to na 99% związane właśnie z faktem tego, że Wam się po prostu lekko rozciągnie linka, lekko rozciągnie łańcuch i ułożą pancerze w ramię. Dlatego warto się po prostu nauczyć lekkiej regulacji. Poradników też jest mnóstwo, nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, ale jest to czynność, którą warto naprawdę wziąć pod uwagę. Pamiętajcie o tym, że w większości nowoczesnych rowerów ta regulacja jest bardzo prosta, polega albo na regulacji taką beczułką, którą znajdziecie przy przerzutce, albo elementem, który znajduje się gdzieś przy manewrze. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który też jest prosty i też jest częsty, jest najprostsza regulacja hamulców tarczowych. Hamulce tarczowe tak naprawdę pojawiają się w większości współczesnych rowerów, są coraz częstsze, śmiem twierdzić, że powyżej 2000 zł są praktycznie dominującym rozwiązaniem w przypadku rowerów górskich, crossowych, trekkingowych, oczywiście w rowerach szosowych jeszcze bronią się hamulce szczękowe, więc warto opanować umiejętność regulowania tego elementu, kiedy pojawia się z nim problem. A problem będzie się z nim pojawiał praktycznie zawsze, jeżeli nie macie sztywnych osi w kołach, a na przykład ściągacie koło w rowerze do
transportu. Jeżeli sztywnych osi nie macie, czyli wasze przednie koło albo tylne koło jest mocowane na zwykły, szybko zamykacz, zwykłą cienką ośkę, no to wtedy najprawdopodobniej, kiedy włożycie to koło z powrotem, dojdzie do lekkiego rozregulowania hamulca przez to, że po prostu tarcza ułoży się nieco inaczej w zacisku, więc może być tak, że będzie wam ona ocierała o klocki hamulcowe, powodując nieprzyjemne ocieranie i dźwięki, których chcemy uniknąć. W takiej sytuacji warto zrobić bardzo prostą rzecz, czyli leciutko poluzować śrubki mocujące zacisk do widelca w tym przypadku. Kiedy je lekko poluzujemy, po prostu zaciskamy klamkę hamulcową, oczywiście wtedy, kiedy w środku znajduje się tarcza hamulcowa, czyli koło jest założone do roweru, wtedy luzujemy te śrubki, zaciskamy klamkę hamulcową i dokręcamy te śrubki z powrotem, trzymając dalej zaciśniętą klamkę hamulcową. Wtedy mamy praktycznie pewność, że zacisk ustawi się idealnie w osi tarcza, bo tarcza ustawi się w osi zacisku i problem ocierania zniknie. Taki bardzo, bardzo prosty sposób na ustawianie dobre tarczy hamulcowej względem zacisku. Oczywiście czasami warto troszeczkę do tego podejść bardziej szczegółowo, popatrzeć, jak ta tarcza się układa. Jeżeli widzimy, że ewidentnie ona jest przeciągnięta w jedną stronę, to regulujemy zacisk tak, aby go ustawić idealnie, żeby nam tarcza nie ocierała o klocki. Ale najprościej to właśnie zrobić w większości przypadków po prostu zaciskając klamkę hamulcową. Pamiętajcie jedynie o tym, żeby nigdy nie zaciskać w hamulcach hydraulicznych klamki wtedy, kiedy tarczy nie ma w zacisku, bo wysuną się tłoczki i trzeba będzie potem z powrotem je rozpychać, żeby móc tam tarczę zmieścić. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się przydał. Oczywiście najlepiej by było, żebyście nigdy nie mieli przebitej dętki, żebyście nigdy nie musieli regulować napędu ani hamulców, ale niestety to prędzej czy później się wydarzy, więc mam nadzieję, że z tak prostym poradnikiem weźmiecie się za ten temat i nauczycie się tych prostych rzeczy, które sprawią, że faktycznie z każdej trasy będziecie wracać bezpiecznie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo proste i warto korzystać z YouTube'a. Nie reklamuję tutaj tylko naszego YouTube'a, bo naprawdę bardzo dobrych poradników dotyczących praktycznie wszystkich czynności serwisowych dotyczących rowerów w internecie jest mnóstwo i warto z tej wiedzy korzystać, nie tylko dlatego, że ona sprawia, że mechanicy potem nie mają roboty, ale dlatego, żeby móc naprawdę w pełni cieszyć się z pięknego sportu, jakim są rowery.